Dzisiaj trafił do mnie gimbal do smartfonów, ale nie taki zwykły gimbal. Mam na imię Bartek, a dzisiaj m.in. o ciekawych trikach wideo, które możemy zrobić za pomocą gimbala. Z definicji gimbal jest po to, aby stabilizował nasze wideo, ale w przypadku Vlog Pocket mamy również inne funkcje. To, co jest mega na plus w tym urządzeniu, to jego waga. Bez smartfona waży 272 gramy, a jego maksymalny udźwig to 240 gramów, więc ustalmy, że ze wszystkimi smartfonami sobie poradzi. Chyba, że komuś strzeli do głowy pomysł montować LG G8X z dodatkowym drugim ekranem. To nie przejdzie. Vlog Pocket spokojnie zmieści się w plecaku, a złożony nawet w kieszeni niektórych kurtek. Dolny trójnóg możemy również w prosty sposób sobie wykręcić, ale warto mieć go przy sobie, bo pozwala na wiele fajnych rzeczy. Pamiętajcie o tym, że każdą z osi możemy zablokować i należy je odblokować przed włączeniem gimbala, bo w innym przypadku może dojść do przepalenia silniczków, a tego wolelibyśmy uniknąć. Smartfon montujemy w uchwycie tak, żeby znaleźć jego środek ciężkości. Tutaj plus dla producenta za zastosowanie wyżłobionej gumy, która zapobiega naciskowi na ewentualne przyciski na obudowie. Dzięki temu nie musimy się martwić, że przez nieodpowiednie umieszczenie telefonu uchwyt będzie naciskał na włącznik. Jedno, do czego może się przyczepić, to brak wodoszczelności, także uważajcie nawet na drobny deszcz. Producent deklaruje nieprzerwalną pracę przez 14 godzin od pełnego naładowania, w co mogę uwierzyć. Sporo z niego korzystałem podczas testów i dalej go nie rozładowałem, także to na ogromny plus. Zabierając go na tygodniowy wyjazd, nie widzę potrzeby targania ze sobą ładowarki z kablem typu micro USB, bo właśnie takie złącze znajdziemy w obudowie. Wiele osób boi się gimbali, bo myślą sobie, że wyważanie jest dosyć trudne. W przypadku Vlog Pocket wystarczy tylko włożyć telefon w uchwyt, tak aby nie przekręcał się on w żadną stronę, to nie jest zbyt trudne, a następnie włączyć go. System automatycznej kalibracji działa bardzo dobrze. Czasami, gdy urządzenie nie jest włożone według jego środka ciężkości, to Vlog Pocket lubi trochę przechylić smartfon na któryś bok podczas nagrywania, ale to można łatwo skorygować. Wielu przycisków na obudowie nie mamy, więc trudno coś zepsuć. Najbardziej będą Was interesować dwa: włącznik i przycisk z tyłu obudowy. Ten drugi służy do włączenia trybu śledzenia. Przytrzymując go, telefon w uchwycie będzie podążał za naszymi ruchami. Naciskając podwójnie ten przycisk, wyzerujemy pozycję gimbala do domyślnej. Jeżeli chcecie nagrywać dynamiczne ujęcia, to ta funkcja będzie bardzo, bardzo przydatna. Na froncie jest włącznik. Pojedyncze naciśnięcie przełącza pomiędzy trybem blokady, czyli gimbal na sztywno zawsze będzie patrzył na wprost, niezależnie co z nim będziemy robić, oraz najbardziej zaawansowany tryb, którego kluczem jest ruch obrotowy uchwytu. Tutaj trzeba trochę wprawy. Gdy dwa razy naciśniemy na włącznik, zmienimy orientację gimbala, bo możemy teraz nagrywać pionowo. Pamiętajcie jednak, że dłuższe smartfony do tego trybu trzeba trochę inaczej umieszczać w uchwycie, bo inaczej będą zahaczały o ramię, o czym kilka razy się przekonałem. Mamy jeszcze przycisk foto-wideo. Jeżeli synchronizujemy gimbal z naszym telefonem, to za pomocą tego przycisku będziemy mogli automatycznie włączać i wyłączać nagrywanie albo też robienie zdjęć w naszym telefonie za pośrednictwem uchwytu w gimbalu. Stabilizacja działa dobrze, szczególnie że gimbal jest bardzo cichy, a to dosyć istotne. Na filmach przy szybkim chodzie można wyłapać małe góry i doliny, ale nie uważam, żeby to było wielce drażniące. Nie kupujemy przecież profesjonalnego sprzętu, gdzie każdy niepożądany ruch skreśla urządzenie. Olbrzymią wartością dodaną jest w tym przypadku aplikacja. Nie dla wszystkich na pierwszy rzut oka będzie prosta, ale ogarnięcie jej nie powinno ukraść Wam dużo czasu. Parowanie gimbala z apką jest mega proste. Włączamy Bluetooth w telefonie, a apka sama wyszukuje gimbal. Czasem szybciej, czasem wolniej, innym razem trzeba ją zrestartować, ale nigdy nie trwa to dłużej niż 1 minutę. Co tutaj znajdziecie? Po pierwsze, możemy sterować zdalnie ruchem gimbala za pomocą wirtualnego joysticka. W oknie informacji możemy podejrzeć, z jakim modelem mamy do czynienia, ale skoro wydajemy na niego kasę, to podejrzewam, że ta informacja jest nam znana. Obok jest natomiast przydatna ikona z poziomem naładowania sprzętu. To jest ta prostsza część interfejsu. Możemy na przykład teraz korzystać ze śledzenia obrazu. Detekcja może mieć miejsce w zakresie rozpoznawania twarzy i wtedy telefon z gimbalem będą podążały za wykrytą osobą, albo możemy oznaczyć przedmiot lub obszar, który ma śledzić urządzenie. Działa to całkiem znośnie.
Fajniejsze są tryby nagrywania. Motion Lapse to nic innego jak Time Lapse, tylko że z ruchem naszego telefonu. Ustawia się takiego Motion Lapse'a bardzo prosto. Nie trzeba się bać fizycznego przesuwania głowicy przy włączonym gimbalu. Inną ciekawą, ale trudniejszą funkcją jest Dolly Zoom. Ten efekt prawdopodobnie możecie kojarzyć z filmów. Mi on specjalnie nie wychodzi, a do tego wykorzystuję zoom cyfrowy w telefonie, także jakościowo szału nie będzie. Kilka fajnych opcji producent ukrył w trybie fotografowania. Możemy zrobić ultra szeroki kąt, który składa 6 zdjęć w jedno. Jest i panorama 180, jak i 360 stopni. Dziwnym efektem jest nakładający się obraz, który wykonuje fotkę dwóch obiektów i ustawia przenikanie. Podobne efekty możemy zrobić na przykład w programie do obróbki zdjęć Snapseed i nie potrzebujemy do tego gimbala. W aplikacji nie zabrakło trybu profesjonalnego, różnych siatek, ustawienia są ogólnie bogate. Czy warto kupić Vlog Pocket? Moim zdaniem jest to ciekawa opcja. Nie ma co prawda jakiejś wyśmienitej stabilizacji obrazu, ale jest bardzo kompaktowy, można go schować do kurtki, do jakiejś większej kieszeni czy też do plecaka. To ja bardzo doceniałem w trakcie testowania tego urządzenia i mogę Wam powiedzieć, że byłem zadowolony. Oczywiście takie filmy warto jeszcze ustabilizować w postprodukcji, wtedy na pewno będziecie zadowoleni z ostatecznych rezultatów. To wszystko z mojej strony, cześć i do zobaczenia.